Czy Rosja jest w stanie w naszym znaczeniu się ucywilizować, czy to zawsze będzie ta cywilizacja zupełnie inna, czytaj, wroga nam i wroga cywilizacji zachodniej? Ja zacznę może od takiego przypomnienia od bardzo znanego powiedzenia Tiutczewa, poety i dyplomaty rosyjskiego XIX wieku, który powiedział, że Rosji się nie da zrozumieć, w Rosję trzeba wierzyć. Skąd ta słabość wielu Francuzów do Rosji, nie tylko tej rosyjskiej kultury, ale po prostu do Rosji? Historyczna bliskość Francji do Rosji wynika z kilku czynników. Po pierwsze to, że Rosja była sojusznikiem Francji w trudnych momentach historycznych. Rosja również była sojusznikiem przeciwko Niemcom wraz z Francją. Więc powiedziałabym, że w mentalności francuskiej to, co działo się w roku 1914 jest bardzo mocno obecne, kiedy Rosjanie zmobilizowali armię, by pomóc Francuzom, by właściwie ocalić Francję. O tym Francuzi nie zapomnieli, a jest wiele tego typu historycznych faktów. Istnieje zjawisko, które nazwałabym solidarnością imperiów. Francja była imperium, a Rosja nadal nim jest i to bardzo bezwzględnym, więc być może podświadomie Francuzi empatyzują z imperium rosyjskim. Jeżeli Rosja ma ambicje być imperium, to imperium jest czymś więcej niż naród. Imperium wchłania w siebie wiele etnosów, żywiołów narodowych, religijnych. Wobec tego sformatowanie imperium jako państwa narodowego jest zbyt wąskie. Tu musi być ideologia imperialna, a nie narodowa, czyli znacznie szersza. I w związku z tym ona obejmuje te religie, o których mówiłem, i obejmuje też te inne narody, Baszkirów, Buriatów, Tatarów, Kałmuków, narody kaukaskie itd., itd., pod warunkiem, że one uznają jako swoją tą przestrzeń kulturalną Ruskawa Mira. Zachód mierzy Rosję swoimi własnymi kategoriami, czyli przykłada do niego miary takiej racjonalności politycznej, a nie bierze pod uwagę tego komponentu ideologicznego, tych różnic cywilizacyjnych, że na przykład przeciętnym obywatelom Rosji nie zależy na dobrobycie i są w stanie cierpieć nędzę przez pokolenia, byle ich kraj był potężny, byle ich kraj był imperium i wszyscy się go bali. Czym jest cywilizacja rosyjska? Jeżeli sobie tego do końca my w Polsce nie wyjaśnimy, w krótkich słowach nawet, to na Zachodzie zawsze będziemy postrzegani jako ludzie, którzy mają emocje zamiast poglądu. Różnice polegają na innym podejściu do władzy, do prawa, do własności i dlatego ludzie Zachodu nie są w stanie tego zrozumieć. Dla nich Rosja to Dostojewski, Rachmaninow, Bunin, natomiast nie widzą tego komponentu właśnie cywilizacyjnego, kulturowego, obyczajowego, który determinuje dzisiejszą politykę Federacji Rosyjskiej. Ja myślę, że rację mają ci, którzy naprawdę znają historię, historycy, jak na przykład profesor Koneczny, który wiele lat temu już pisał przecież, że Rosja jest inną cywilizacją, my jesteśmy inną. Jedni drudzy myślę, że powinni o tym pamiętać, wiedzieć i na siłę być może siebie nie próbować zmieniać. No to, co dzisiaj robi Rosja, widać bardzo wyraźnie, że Rosja na siłę próbuje odebrać przede wszystkim wolę i chęć samostanowienia Ukrainie, Ukraińcom, a być może i później nam. Bardzo często niestety Zachód daje się nabierać, tak jak tutaj pani Laura Mandeville mówiła, na ten obraz Rosji, ale to jest też związane z działalnością świetną rosyjskiej dyplomacji. Przecież ten obraz we Francji był kształtowany już od okresu oświecenia, kiedy Katarzyna II skorumpowała czołowych filozofów oświecenia, encyklopedystów. Wiadomo, że i Diderot, i Voltaire byli opłacani przez Katarzynę II i dlatego Voltaire
wychwalał później rozbiory Polski, twierdził, że Katarzyna II to jest taka Semiranda północy i ona, w końcu ona do tej zanarchizowanej Polski przynosi porządek, ład, wyższą kulturę, cywilizację. Wielu światłych, wykształconych Rosjan do dziś nie jest w stanie pojąć, jak to, że Ukraińcy nie chcą być z nami, że Ukraińcy czują się odrębnym narodem, że mają swój odrębny własny język, swoją historię, swoich bohaterów. Oni do dziś nie mogą w to uwierzyć. Oni uważają, że Ukraińcy przez kogoś zostali zmanipulowani, dlatego tak się dzisiaj zachowują i trzeba ich jak najszybciej z tego właśnie innego kręgu kulturowego dla Kremla, dla Moskwy, obcego, wrogiego, wyrwać i znów wrócić do macierzy. Czyli to myślenie takie postimperialne, czy nawet no, neoimperialne, jest bardzo wyraźne, bardzo widoczne. Ukraina widzi siebie jako część cywilizacji zachodniej, a Rosja jako część tego Ruskawa Mira. I tutaj ten konflikt jest nieunikniony, moim zdaniem, bo nie da się tych dwóch rzeczy pogodzić. Pragnienie niepodległości Ukrainy i pragnienie zdominowania Ukrainy przez Rosję. I niestety brakuje tutaj determinacji Zachodu, żeby przeciwstawić się Rosji. My mamy swoją godność. My nie idziemy do nikogo, żeby go krzywdzić. Idziemy, jeśli już, żeby porozmawiać. Rosjanie robią to zupełnie inaczej. W języku rosyjskim nie ma takich słów jak muszę. Po angielsku I must. Albo mam, I have. Albo też, że nazywam się. A jakie są słowa? Mienia zawód, czyli mnie nazywają. Umienia jest, czyli u mnie coś jest. Mnie nada, czyli coś jest mi nadane. Czyli to nie ja jestem podmiotem, ale jestem przedmiotem i to ktoś inny nadaje mi własność, ktoś inny mówi mi, co mam myśleć i ktoś inny jest dysponentem mojej tożsamości, bo mienia zawód. Nie ja sam siebie nazywam, tylko ktoś mnie nazywa. W języku rosyjskim nie ma słowa prywatność. Nie ma, po prostu nie istnieje słowo prywatność. Dlaczego nie istnieje? Bo takiej sfery nie było. Gdyby istniała prywatność, to by wymyślono słowo na jej określenie, ale nie ma tego słowa, bo nie ma tej rzeczywistości. I to pokazuje właśnie, że to dziedzictwo tej wielkiej Złotej Ordy zostało już tak zinternalizowane, że weszło do słownictwa, tym samym do mentalności. Wielokrotnie słyszymy z trybuny Parlamentu Europejskiego, z ust różnych przywódców zachodnich, słowo wartości europejskie. I szczerze mówiąc, ja nigdy prawie nie słyszę, co to jest. Co to są wartości europejskie? Jeżeli my w Europie nie wiemy i używamy określenia wartości europejskiej w sposób zupełnie gołosłowny i pustosłowny, no to w jakimś sensie zbliżamy się do rozumienia wartości przez Rosję, przez ruski mir. Ten rodzaj cywilizacji nie powinien mieć miejsca w świecie, ani nie mieć przyszłości. Bo przyzwoitych ludzi, myślę, w Rosji jest sporo. Nie, może nie większość, ale nadal sporo. I oni, myślę, do nich powinna należeć przyszłość Rosji. To znaczy przekonanie, że zasady chrześcijańskie, które niby tkwią w prawosławiu, a naprawdę nie są tam realizowane, są fundamentem życia społecznego i życia międzynarodowego. Rosja po przegranej wojnie się reformowała. Dopiero klęska militarna sprawiała, że rosła świadomość w tamtejszych elitach, że konieczne są zmiany. Tak było po wojnie krymskiej w XIX wieku, tak było po przegranej wojnie z Japonią w 1905 roku, które uruchomiły reformy Stołypina. Więc myślę, że szansą dla Rosji na zmiany jest przegrana wojna na Ukrainie.